Witajcie! Niedawno Universal ujawnił listę nowości i wszelakich wydarzeń z okazji 30-lecia filmu Jurassic Park, w tym udział Jurassic World Evolution 2. Do gry tej mają trafić kolejne dodatki z nową zawartością. Większość pomyślała, że najbliższe DLC, które prawdopodobnie pojawi się w czerwcu, z logicznych oczywiście względów będzie skupiało się na Jurassic Park. Jednakże ostatnio Frontier wysłał e-mail do content creatorów, niestety nie do mnie, że cytując mimo, tutaj cytuję, mimo, że mamy w planach kolejne pakiety DLC, to nie zostaną one wydane jako część świętowania 30-lecia. Myślę, że dla wielu jest to rozczarowująca wiadomość, szczególnie dla nas, irackich youtuberów, ponieważ szczególnie ja i Matros spekulowaliśmy na temat nowego dodatku, a tu się okazuje, że jedyne co będzie związane z 30-leciem to nowa darmowa aktualizacja z dekoracjami, ale zapewne nie będzie to jedyna zawartość darmowego update'u, a przynajmniej ja mam taką nadzieję. Do rocznicy zostało zaledwie miesiąc, więc w przeciągu najbliższych tygodni powinniśmy dowiadywać się coraz więcej o wszystkim, co nas czeka w czerwcu, w tym powrocie Jurassic Park do kin. I niestety nie wiadomo, czy będzie to również w Polsce. Jeśli spodobał Wam się materiał, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Mówił do Was Addison i pamiętajcie, życie zawsze znajdzie sposób.